jest dłuższa rozmowa w Biznes 24. Marcin Dobrowolski, witam Państwa w rozmowie, w wywiadzie w jedynej w Polsce telewizji biznesowej. 45 polskich dyplomatów wydaliła Federacja Rosyjska. W zasadzie poinformowała o uznaniu ich za osoby niepożądane na terenie Federacji Rosyjskiej. To jest retorsja za wcześniejsze wydalenie takiej samej liczby dyplomatów rosyjskich. Ale tak naprawdę dyplomatów rosyjskich wydalonych z terenu Unii Europejskiej jest już chyba kilkasetek, jeżeli policzyć wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich tygodni zostały z terenu Unii Europejskiej wydalone, a w zasadzie uznane za niepożądane. Czas więc porozmawiać o świecie, który często dla nas jest skryty, przynajmniej za wysokimi murami ambasad. Jest z nami pułkownik Włodzimierz Sokołowski, znany też jako Wincent Sewerski, autor książek, znakomitych książek szpiegowskich, a wcześniej również oficer wywiadu, znający też kulisy dyplomacji. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry. Jaki jest sens, zacznijmy od tego, wydalania tak wielkiej liczby dyplomatów z państw, z terenu państw Zachodu? Czy w tym jest jakiś wspólny cel, wspólna idea? No, kilka jest co najmniej powodów, dla których się to robi. Jeden to jest na pewno ważny, bo i polityczny, czyli efekt propagandowy. Społeczeństwo, opinia publiczna musi widzieć, że władza jednak podejmuje jakieś zdecydowane kroki w sprawie ukrócenia działalności wywiadowczej, ale tak, żeby po prawdzie mówiąc, wydalenie powiedzmy 45 czy 10 z ambasady rosyjskiej, jak to się mówi, pod osób działających pod przykryciem dyplomatycznym, szpiegów, to jest trochę pozorne albo może nawet w jakimś stopniu mydlenie oczu, bo w ambasadzie rosyjskiej wszyscy, nawet palacz i kierowca, wszyscy pracują dla tego samego pracodawcy, czyli dla Kremla, dla służb, i wykonują ich zadania. Ja nawet nie wiem, czy na terenie ambasady rosyjskiej kto jest ważniejszy, ambasador czy rezydent. Wydaje mi się, że chyba nawet rezydent. Natomiast tak mówiąc bardziej, może praktycznie, wydalanie dyplomatów ma też ważne znaczenie praktyczne, ponieważ w ten sposób ograniczamy liczbę personelu i ograniczamy ich działalność na terenie kraju. Oczywiście Rosjanie w takiej sytuacji, jak jest teraz, wojny, to oni są przygotowani na to. Oni wiedzą, że będą wydalani, więc działalność wywiadowcza z pozycji placówki, czyli tak zwanej legalnej rezydentury, to dzisiaj nie jest taka najważniejsza część pracy wywiadowczej, ale istotna również. Natomiast panie Włodzimierzu, pan kilka tygodni temu słyszeliśmy wszyscy historię bardzo taką ciekawą, też trochę jak z pana książki, historię o mężczyźnie, który pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Wielu osobom mogłoby się wydawać, że to taki zawód, który w sumie niewiele znaczy, bo pan sobie siedział w archiwum i miał dostęp do tysięcy, może milionów nawet danych osobowych osób, które już nie żyją, więc w sumie cóż mogą zrobić. A okazuje się, że właśnie taki człowiek mógł być niezwykle cenny po to, aby tworzyć na przykład fałszywe tożsamości, tak? Dla swoich mocodawców. Zastanawiam się, jakiego rodzaju branże, patrząc ze strony biznesowej czysto w Polsce, nie tylko urzędniczej, ale oglądają nas ludzie biznesu i przedsiębiorcy, jakiego rodzaju branże mogą czuć się szczególnie zagrożone tym, że no, u nich może się pojawić, albo nimi może być zainteresowany ktoś ze wschodu? To w gruncie rzeczy nie jest taka prosta odpowiedź. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że najważniejsze są te branże, które mają dostęp do wysokich technologii, które mają produkcję zbrojeniową lub dostęp do określonych informacji, które mają zacząć, ale tak naprawdę wywiad, powiedzmy taki wywiad, jaki jest rosyjski, wywiad globalny, on się interesuje, można powiedzieć, prawie wszystkim. Dlatego, że to jest zbieranie informacji z najróżniejszych fragmentów funkcjonowania państwa,
i tworzenie z tego takiego obrazu patchworkowatego, jakby to kuriozalnie nie zabrzmiało, obrazu kraju, którym się interesujemy. Natomiast są oczywiście pewne kierunki, które są ważniejsze, niektóre mniej ważne. Są kierunki, na które się przykłada więcej uwagi i więcej pracy. Natomiast bardzo istotne w pracy dzisiejszych wywiadów to jest dostęp do baz danych i do sieci internetowej i do także portali społecznościowych. Bazy danych są dlatego, że przeżywamy okres powszechnej komputeryzacji, prawda? Już nawet nie można złożyć przyzwoicie podpisu pod dokumentem inaczej niż za pośrednictwem internetu. Wiele innych czynności nie możemy wykonać inaczej. W związku z tym dostęp do baz danych jest niesłychanie ważny. Nawet do takich baz danych jak pacjent.gov.pl. Myślę, że wywiady na mnie przychylne z całą pewnością bardzo mocno są zainteresowane dostępem do informacji na temat stanu zdrowia nie tylko całego społeczeństwa, ale poszczególnych osób, w szczególności jakie leki przyjmują na przykład. A więc ta paleta zainteresowań jest ogromna i na dobrą sprawę może poza sektorem rolniczym, który byłby na końcu tej listy, większość instytucji, które mają dostęp do technologii nowoczesnych i sieci, są zainteresowani. Zresztą to, o czym pan powiedział, aresztowanie tego dżentelmena z Urzędu Stanu Cywilnego, właśnie jest takim przykładem. To był co prawda agent, to nie był oficer. Natomiast jego dostęp do oryginalnych druków, do baz danych Urzędu Stanu Cywilnego, do pieczątek, nawet do rodzaju tuszu, który się wykorzystuje na dokumentach i tak dalej, i tak dalej. To jest bezcenny dostęp dla wywiadu. To moja pierwsza książka właśnie o takim dżentelmenie, Hans Jorgensen. Chciałem powiedzieć. On był nielegalem i on się zajmował także wyrabianiem dokumentów, bo ten, który był aresztowany, z pewnością nie za dobrze, tak mi się wydaje przynajmniej, nie do końca był poinformowany, jakich celów jest wykorzystywany. No właśnie, bo to się wiele osobom może wydawać, że jak... Może czuć się bezpieczny, dlatego że wywiad jest globalny i dotyczy, prawdę mówiąc, właściwie niemalże wszystkich aspektów naszego życia. No właśnie, teraz mamy taką sytuację, w której jesteśmy bombardowani informacjami, którymi zalewają nas głównie Ukraińcy. To trzeba powiedzieć, że ta też, czasem propaganda, to miło też się robi na sercu, jeżeli ktoś sympatyzuje z Ukrainą, to dobrze się robi na sercu, widząc ich zwycięstwa. Aczkolwiek dużo też, coraz więcej w zasadzie wypływa informacji nadawanych przez tak zwanych ruskich troli, którzy sieją, atakując bardziej na nasze sprawy krajowe, wewnętrzne i wzbudzając też często bardzo przykre czy bardzo bolesne dla nas wspomnienia historyczne. Pytanie, czy to jest dobry moment i czy w tym momencie jesteśmy w ogóle w stanie odsiać prawdę od kłamstwa, znaleźć informację, która jest prawdziwa w tym zalewie informacji, w tej burzy informacyjnej. A więc to wszystko, to rzeczywiście ta wojna toczy się w dwóch, co najmniej, o ile nie więcej, wymiarach. Jeden to jest faktyczny, militarny, na polu bitwy, a drugi to jest w świecie wirtualnym. A więc wojna informacyjna, propagandowa, fejki, prawdziwe informacje i tak dalej. Także to jest bardzo ważny element dzisiaj wojny i większość krajów, które są w zagrożeniu lub zdają sobie z tego sprawę, są na to przygotowane. No spójrzmy na przykład na takie zdarzenie, prawda? Odkrycie masakry i zbrodni rosyjskich w Buczy bardzo intensywnie zostało odebrane przez społeczeństwa na Zachodzie i polityków i nastąpiło gwałtowne, można powiedzieć, nawet przyspieszenie współpracy państw zachodnich NATO z Ukrainą.
To jest dowód na to, jak to jest, jak ważna jest polityka informacyjna. I jednocześnie to pokazuje, jak dobrze jest ta informacja, znaczy jak dobrze dla Ukraińców jest wykorzystywana ta informacja. Tu nie zapominajmy, że prezydent Zełenski jest, czy w zasadzie był przed prezydenturą bardzo odnoszącym sukcesy producentem filmowym, więc znakomicie też wie, jak informacje przedstawiać. Tak, z całą pewnością. W ogóle jestem ogromnie, w pewnym sensie nawet muszę to powiedzieć, wprost zauroczony prezydentem Zełenskim, ponieważ on naprawdę w mistrzowski sposób wykorzystuje to, co ma w swoim arsenale najlepsze. I rzeczywiście potrafi nie tylko zjednoczyć wokół siebie społeczeństwo, wzbudzać, dodawać otuchy, pobudzać patriotyzm żołnierzy do walki, ale także cały Zachód. Tu musimy postawić średnich, panie Włodzimierzu, bo ja sobie nie daruję, jeżeli w tej rozmowie nie powiemy o najnowszej pana książce. 18 maja wychodzi Plac Senacki. Mamy pół minuty, więc proszę powiedzieć, tylko zdradzić nam, o czym on będzie. Oj, to pół minuty to za mało, ale powiem króciutko może w ten sposób. A to jest oczywiście thriller szpiegowski, sensacyjny, ze wszystkimi atrybutami przynależnymi do tego typu opowieści. Historia dzieje się w Finlandii. Pod koniec, na przełomie, na przełomie lat 90. i opowiada. Bardzo dziękuję. Tu musimy postawić kropkę. Włodzimierz Sokołowski, Wincent Sewerski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.